No hej, witajcie. Sezon otwieramy 2024. Dzisiaj mamy pierwszy dzień astronomicznej wiosny. O godzinie 4:07 słońce przeszło przez znak barana. A co ty robiłaś o 4:07? Spałaś pewnie i przegapiłaś to piękne wydarzenie. No chyba tak. Ale ważne, że ty byłeś. No troszkę się przenieśliśmy, dlatego że tam mocno wieje, a my potrzebujemy dzisiaj pogody bezwietrznej. Ale już mówię, o co chodzi. Dzisiejszy odcinek zrobimy sobie, bo na razie nigdzie się nie wybieramy, dopiero może gdzieś tam w maju. Może szybciej zobaczymy, jak będzie pogoda. Natomiast dzisiaj sobie zrobimy taki mały test. Taki odcinek troszeczkę techniczny. Wygląda to mniej więcej tak, że dzisiaj porozmawiamy sobie o dronach, które można zabrać ze sobą do przyczepy, ewentualnie do kamperka. Następnie, tak jak my na przykład często lubimy sobie gdzieś podjechać rowerkiem, czasami bierzemy sobie do samochodu małe składaczki i jedziemy. No i chcielibyśmy sobie wziąć takiego małego drona, żeby sobie gdzieś tam jeszcze z góry zrobić zdjęcie. No i tak, taki jeden z najpopularniejszych modeli i na pewno sprawdzony. Każdy, kto troszeczkę tam na temat dronów wie, że DJI to są dobre drony, sprawdzone. Tylko jest jeden problem. Patrzcie, to jest dron DJI z kontrolerem, z walizeczką. Do tego musimy, powiedzmy, wziąć sobie jakiś aparacik. Do tego musielibyśmy wziąć, no, na przykład dodatkowe baterie, tak dalej, tak dalej. I co? I zajmuje nam lądowisko. I lądowisko, i zajmuje nam to pół plecaka, jak nie praktycznie cały plecak, nie? Dlatego przeglądałem sobie aukcje w internecie i przechodzimy do naszego dzisiejszego bohatera. Więc tak, mamy tutaj takiego malutkiego dronika. Ten dronik, on jest w tej chwili rozłożony. Jak się go złoży, on powinien się zmieścić tutaj w środku, w tym kontrolerze. Na pewno się zmieści, bo go stąd wyciągnąłem. I mamy malutkiego drona z kontrolerem. Teraz powiem więcej. Ten malutki dron, można go nim latać za pomocą telefonu. Więc wystarczy nam taki malutki, złożony dronik, który zmieścimy sobie do małej kieszeni plecaka. Telefon i możemy ruszać. Zgodnie z tym, co przeczytałem na aukcji, to tak, dron nagrywa w rozdzielczości 4K. Według tego, co pisało na aukcji. Zasięg ma do 200 metrów i lata między 15 a 20 minut. No, jest taki malutki. No, taki malutki. Jak się go złoży, to jest nie większy od szerszenia, tak naprawdę. O, zgubiło nam się. Osłonka jedna. No, się znajdzie albo i nie znajdzie, zobaczymy. No, w każdym bądź razie jest mały, można go ze sobą zabrać i według tego, co według producenta powinien zrobić całkiem dobre fotografie i filmy. No zobaczymy, właśnie po to tu jesteśmy, żeby go przetestować, czy warto było go kupić, czy jednak trzeba wierzyć w to, że tylko takie drony z takich solidnych firm się do tego nadają. Ok, i teraz no dalej będziemy rozmawiać o tym dronie. Mianowicie tak, czekałem na niego około miesiąca, przyszedł z Chin i według tego, co pisało w opisie aukcji, powinien mieć 4K, natomiast na pudełku wygląda na to, że jest zaznaczone K04 0,3 megapiksela, więc no znacznie mniej. Do tego, no niestety, on przyszedł w ogóle bez żadnej instrukcji. Przyszedł bez żadnej informacji, jakiego do niego używać programu na telefon. No i niestety byłem zdany na to, żeby na grupach facebookowych ktoś mi coś doradził. W końcu okazało się, że znalazłem do niego w internecie jakąś tam instrukcję.
jakiś tam programik. No i spróbujemy, zobaczymy jak to wszystko zadziała. Dobra, no to zaczynamy teścik. Rozkładamy lądowisko. Ajej, ajej, ajej. Wszystko to pobijamy, żeby nam nie uciekło. Cyk. 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 I teraz tak, bierzemy dronika. Wkładamy do niego, jest taka malutka bateryjka. No niby ma starczyć na 15 minut, zobaczymy. O, świeci. Coś to działa, to teraz pozostaje nam nic innego jak połączyć się z telefonem. Zobaczymy maleńki, co potrafisz. Dobra, możesz wyłączyć. No dobra, jesteśmy połączeni z telefonem, aplikacją i z telefonu spróbujemy go uruchomić. Ja na początek może włączę nagrywanie i spróbuję. No, coś tutaj się. Dobra, nagrywa się chyba. Zobaczmy jak to wygląda na razie tak o ręcznie, jaki jest jakość obrazu. No, czekaj, 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 może ja ciebie zobaczymy, o, jak to wygląda. No wiesz co, no chyba to nie jest 4K, raczej na pewno to nie jest 4K. Coś tu widać, w ogóle przerywa transmisję. A on tak pewnie skrałą koszulę, tą kurtkę to może widać. Coś tu widać, no dobra. Pokaż. Dobra. Coś tutaj widać. No, my nic nie widzimy w tej kamerze. O, to jesteśmy my. Tutaj. A, nie wiem. Słońce, nie wiem, czy to widać. No dobra. Coś tam widać, no. Dobra, spróbuję jeszcze zdjęcie zrobić. Tym dronem. Czekaj, że tak, o. Dobra. Jesteśmy tu, żeby latać, okej. Okay. Mamy uruchomione, mamy połączone. To co, spróbujemy z telefonu polatać. Zobaczymy, czy to coś. Podejść może bliżej troszeczkę, żebyś go widziała. Ja włączę kamerkę. Działa? Działa. Dobra, działa. Ok. A, już nie działa. Dobra. Coś tu się przestawiło. Zrobimy automatyczny start w takim razie. O! Co to było? Ej, mały! Co to było? Nie mrugaj do mnie, tylko miałeś wystartować. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Włączymy kamerkę. Okej, włączymy kamerkę. Dobra, automatyczny start chyba nie zadziała. Spróbujemy w takim razie. A, co jest? Hej, obudź się. No działa. No i co? Start. A, w ogóle nie stracił połączenie, dobra. Trzeba jeszcze raz się połączyć z nim, okej. Okay. Ok, mamy znowu połączenie. Jak widać, użycie samodzielnego startu. Chodź tu może troszkę bliżej. Użycie samodzielnego startu tak. A, ruszył. Nie za bardzo. Spróbujemy w takim razie wystartować sami. No i co? Jedno śmigiełko się nie kręci. O kurde. Halo, śmigiełko. Czekaj. O, już jest. Już jest śmigiełko. Próbujemy wystartować sami. No czemu nie startujesz? No, nie startujesz. Do góry. Do góry idź. Aha.
Może z ręki go puścimy. Dobra. Co? Chyba tak Daj. Zrobimy. Aj, 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 aj. Co to? Ale tak mogę cię, a siebie mogę tak nagrać. Halo. To ja bym tego trzymała. Ale ja nie muszę nim latać, ja mogę tak, o, mogę tak sobie chodzić. O. Daj, wystartuj. Dobra, wystartujemy od ciebie z ręki w takim razie. Ojejku, ale trzymaj go tak, żeby cię... No trzymał, ale on zerwał połączenie chyba teraz, co? Nie, ma połączenie. Ma? No, tylko, wiesz co, nie wiem, chyba musisz go podrzucić do góry, nie? Dobra, no, dobra. Włącz śmigiełka. Włączę śmigiełka. O. Dobra, mały, teraz nas nie zawiedź. Lecisz. Ła! O, poleciał, dobra, widzisz, dobra. Z rączki, ale nie tam! Ej, 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 ej! Łam go! Złapałeś? Co to było w ogóle? Ale to ty miałeś go zawrócić do nas. Miałeś go tak zawrócić, żeby do nas leciał. Jest cały? W ogóle to sterowanie nie działa tym telefonem. Wystartował. Widzieliśmy. Nic nie działało. Próbowałem go obniżyć, podwyższyć. W lewo, w prawo. Nic. Ja ale chcę dobra. Jeszcze raz. To jest dobre, jak ktoś lubi pobiegać. Nie no, nie ma. Nie ma opcji. W ten sposób go nie uruchomimy. Jest, spróbujemy tym jego oryginalnym kontrolerem jeszcze. Zobaczymy, czy coś się w ogóle... No bo na pewno... Jak Daniel troszkę odsapnie. Na pewno nie idzie go uruchomić z telefonu. Ale wystartował, no. Ale nie mamy ani jednego zdjęcia z niego. A on nawet się nie rozłączył, zobacz. O, cały czas trzyma. To spróbuj tym. No słuchajcie, próbowałem jeszcze takim oto jego kontrolerem cokolwiek zrobić. No niestety, na ten moment nie chce się w ogóle połączyć. Może jeszcze kiedyś spróbujemy. Może taki szok przeżył, że... No ale cały czas pokazuje tutaj. Powiem tak. Nie kupujcie tego. Chyba, że chcecie biegać. Chyba, że chcecie sobie pobiegać. Natomiast wygląda to mniej więcej tak. Czy w ogóle warto kupić takiego taniego drona? Moim zdaniem nie. Dlatego, że zrazicie się, bo te takie lepsze drony typu DJI i są zupełnie inne. One naprawdę pięknie się ustawiają w powietrzu, można sobie zrobić zdjęcie, bardzo łatwo się je steruje. Natomiast tego typu, no nie tylko szkoda pieniędzy, on tam nie był co prawda drogi, ale zrazicie się do tego pięknego hobby, nie ma sensu. No i to chyba na razie. Na razie tyle, no zobaczymy. Posiedzimy sobie tutaj jeszcze. Piękne miejsce. No, co mam wam powiedzieć? Ja myślałem też, że on chociaż troszkę polata, że chociaż sobie zrobimy chociaż jedno zdjęcie. No nie wyszło. Nie wyszło. To nic. To na razie tyle. Pa. Bo tak nie za bardzo ten dronik dla ciebie, nie? Możemy dla kotka zrobić zabawkę. Chcesz z niego zrobić zabawkę dla kota? No. Zobaczymy. W sumie. Kot w sumie te koty lubią latać za takimi różnymi uciekającymi. No. To idziemy? Zrobimy z niego małą myszkę. Test kota. Zrobimy test kota. No możemy w sumie spróbować. Może będzie. Może przynajmniej jako zabawka dla kota się sprawdzi. Okej, wyzwanie przyjęte. Będzie walka. Chyba się nie opłaca kupować tanich dronów. To bez sensu. To nawet się nie pobawi człowiek. To.